4 grudnia wspominamy świętego Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła. Jan urodził się około 675 roku w Damaszku w chrześcijańskiej rodzinie arabskiej. Był synem ostatniego namiestnika miasta. Jego ojciec Sarbun ibn Mansur pełnił na dworze kalifa urząd logotety, czyli cywilnego szefa ludności chrześcijańskiej, którą zastali Arabowie po zajęciu Syrii, a którą chwilowo tolerowali. Dzięki tak wysokiemu stanowisku ojca Jan miał dostęp do wszystkich szkół. W domu rodzinnym wychowywał się pod okiem mnicha, chrześcijanina z Italii, którego ojciec kupił jako niewolnika od Saracenów i wybrał na nauczyciela. Kiedy Jan doszedł do pełni lat, zastępował ojca w jego funkcji. Około roku 700 opuścił wraz ze swoim przybranym bratem Kosmasem z Majumy Damaszek, a spragniony życia doskonalszego wstąpił do klasztoru świętego Saby nieopodal Jerozolimy. Tu niebawem patriarcha Jan V wyświęcił go na kapłana. Kościołowi służył ogromną wiedzą i wymową. Przez długie lata był doradcą patriarchy. W sporze z obrazoburcami wystąpił w obronie obrazów. Napisał nawet osobną rozprawę w ich obronie. Rozważania apologetyczne przeciwko tym, którzy odrzucają cześć świętych obrazów. Odwiedzał poszczególne kościoły i klasztory, by stworzyć przeciwko cesarzowi, będącemu obrazoburcą, wspólny obronny front. W tym czasie napisał drugie dzieło o wierze chrześcijańskiej, które przyniosło mu największą sławę. Wykład wiary prawdziwej był pierwszym systematycznym wykładem dogmatyki. Wywarł on ogromny wpływ na dalszy rozwój teologii i stał się podręcznikiem dogmatyki na wiele stuleci. Jest to jedno z najważniejszych pism chrześcijańskiej starożytności. Zawsze cieszyło się ogromnym autorytetem zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Dzieło to ma charakter encyklopedyczny, cytuje zarówno Pismo Święte, jak i Ojców Kościoła, dlatego jest skarbnicą tradycji, która stała się wzorem dla średniowiecznej scholastyki na zachodzie. Zmarł w klasztorze świętego Saby prawdopodobnie około 750 roku. Relikwie tu umieszczone doznawały wielkiej czci. Celę, którą święty Jan zamieszkiwał, zamieniono na kaplicę. Do relikwii i do tej kaplicy szły liczne pielgrzymki podążające do Jerozolimy. Około roku 1400 relikwie świętego przeniesiono do Konstantynopola. Zapewne uległy zniszczeniu po zajęciu miasta przez Turków w 1453 roku. Jan z Damaszku jest uważany za ostatniego z ojców Kościoła Wschodniego. Jego największą zasługą jest to, że zostawił syntezę nauki ojców Kościoła. Podobną syntezę usiłowało zostawić wielu po nim. Już święty Ireneusz z Lyonu w dziele przeciwko herezjom podał wykaz najważniejszych błędów oraz odpowiedział na nie wykładem, w którym argumentował na rzecz prawdziwej nauki katolickiej. Dzieło to było pisane z pozycji wyłącznie apologetycznych, poruszało zaś jedynie prawdy wiary atakowane przez heretyków. Dzieło Orygenesa, o podstawach chrześcijaństwa, było próbą zbyt zwięzłą i niepozbawioną błędów. Święty Grzegorz z Nysy zostawił wielką katechezę, ale zbyt krótko. Podobny zamiar nie udał się Teodoretowi z Kyros, Rufinowi z Akwilei, a nawet świętemu Augustynowi, czy też jego uczniowi świętemu Prosperowi z Akwitanii. Z pisarzy późniejszych usiłowali taką syntezę nauki chrześcijańskiej wyłożyć święty Boecjusz, święty Fulgencjusz z Ruspe i święty Izydor z Sewilli. Udało się to natomiast w całej pełni świętemu Janowi Damasceńskiemu. Podzielił on swoje dzieło na trzy części. Dialektykę, czyli na filozoficzny wstęp do dogmatyki, na historię herezji z dodaniem ich wyjaśnienia, tu cenne są zwłaszcza informacje o islamie, obrazoburcach i aposkitach, odrzucających kult zewnętrzny i kapłaństwo, wreszcie następuje część trzecia, zasadnicza, gdzie autor omawia na podstawie pism ojców wszystkie prawdy wiary. Dzieło to zostało przetłumaczone na język łaciński, De Fide Orthodoxa, dopiero w wieku XII, ale odtąd weszło do zbioru klasycznych dzieł chrześcijańskich i doczekało się wielu wydań. Było ono ważną lekturą świętego Tomasza z Akwinu, skoro niejeden artykuł jego Summy Teologicznej zaczyna się słowami Damascenus dicit quod,
Damasceńczyk powiada, że niektórzy historycy nazywali Jana z Damaszku Tomaszem Wschodu, sugerując, że dostarczył tworzywa do wielkiej syntezy myśli chrześcijańskiej dokonanej przez żyjącego 500 lat później Akwinatę. Jego dzieła, mówił dominikanin kardynał Yves Congar, utwierdziły scholastyków w przekonaniu o słuszności posługiwania się filozofią Arystotelesa w uprawianiu teologii. Święty Jan Damasceński pisał także hymny poświęcone Matce Bożej. Był utalentowanym poetą religijnym, autorem słynnych kanonów Kościoła Wschodniego. Szczególnie piękny i kunsztowny jest jego kanon na Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Utwory te po dzień dzisiejszy używane są przez Cerkiew Prawosławną. Dla tak wybitnych zasług słusznie w 1890 roku otrzymał chwalebny tytuł doktora Kościoła. Jest patronem farmaceutów, malarzy ikon oraz obrazów świętych. Wierni modlą się do niego o pomoc w nauce śpiewu cerkiewnego oraz poprawnego i uduchowionego czytania pism religijnych. Jest też orędownikiem osób z paraliżem rąk. W ikonografii święty Jan Damasceński przedstawiany jest w chwili, kiedy apostoł uzdrawia go, przykładając rękę, którą według legendy odciął mu cesarz bizantyjski Leon. Jego atrybutem jest księga, pióro pisarskie. Przedstawia się go także ze zwojem w ręku i w turbanie na głowie, wskazującym na jego arabskie pochodzenie. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Janie Damasceńskim, prezbiterze, dałeś Kościołowi znakomitego nauczyciela wiary. Spraw, dzięki jego wstawiennictwu, aby prawdziwa wiara była zawsze naszym światłem i mocą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.